Jeśli szukasz pierwszego samochodu, z pewnością oglądałeś już masę filmów typu najlepsza pierwsza fura do 5000, co kupić, pierwsze tanie auto i tym podobne. Ja podejdę dziś do sprawy trochę inaczej. Podpowiem Ci, jakie są najgorsze typy aut na pierwszy samochód i jakich aut nie kupować. Nie chcę tym razem skupiać się na konkretnych modelach, lecz na ich cechach. Mam nadzieję, że pomoże Ci to dokonać właściwego wyboru, nie tylko pod względem zadowolenia z kupionego auta, ale też z rozwoju własnych umiejętności. No to jedziemy. Pierwsza cecha, jakiej Twoje auto nie powinno mieć, to tylny napęd. Chociaż osobiście uwielbiam samochody napędzane przez tylną oś, zdecydowanie odradzam kupowanie takiego auta na początek. Jeśli zdałeś dopiero prawo jazdy i bardziej absorbuje Cię kwestia właściwego opuszczenia sprzęgła, wrzucenia biegu i naciskania gazu, do niczego nie jest Ci dodatkowo potrzebne ogarnianie uciekającego na śliskiej nawierzchni tyłu. Szczególnie, że na początek kupisz pewnie starszy samochód, który nie będzie miał jeszcze nowoczesnych systemów ratujących dupsko z opresji. Także napęd na tył zdecydowanie tak, ale na drugi, a może nawet trzeci samochód. Kolejna rzecz, której nie potrzebujesz na początek, to diesel. Skoro dopiero uczysz się poprawnego ruszania i hamowania, nie jest Ci potrzebny silnik, o który trzeba zadbać w trochę większym stopniu niż o prostą benzynę. I właśnie takiego samochodu polecam Ci szukać na dzień dobry. Brak turbiny, dwumasy i innych tego typu elementów w niczym Ci nie zaszkodzi, a pieniądze zaoszczędzone na ich ewentualnych naprawach lepiej przeznaczyć na paliwo i przejechanie kolejnych kilometrów. Oczywiście ta wskazówka nie dotyczy szczęśliwców, którzy na pierwszą furę wybierają nowe auto z salonu, ale mam pewne podejrzenie, że jednak nie jesteś w tym gronie. A więc nie kupujesz diesla z napędem na tył, nie wybieraj także skrzyni automatycznej. Nowoczesne automaty to genialne rozwiązanie i chociaż sam byłem ich ogromnym przeciwnikiem, od wielu lat jeżdżę tylko z takimi skrzyniami. I nie zamieniłbym ich już na manual. Ale zanim zafundujesz sobie podobny komfort, naucz się najpierw prawidłowo zmieniać biegi. Uwierz, że przejechanie kilku godzin w trakcie kursu i zdanie egzaminu, po których wydaje Ci się, że teraz już wszystko umiesz i wiesz, to dopiero początek drogi. Musisz wyrobić sobie wiele nawyków, nauczyć się operowania gazem i sprzęgłem zarówno w korku, w trakcie dynamicznej jazdy po zakrętach, hamowania silnikiem, jak i jazdy w zimie. Dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów, gdy będziesz to wszystko robił automatycznie, pomyśl o takiej właśnie skrzyni. Jest duża szansa, że do manuala nie będziesz chciał wrócić, ale jednak trochę byłoby wstydnie opanować podstaw i gdy za jakiś czas dziewczyna poprosi Cię o odstawienie samochodu, Ty będziesz miał duży problem, bo mając prawo jazdy, nie umiesz ruszyć i zmienić biegu. Moim zdaniem nie najlepszym podejściem jest także często stosowana taktyka, iż pierwszy samochód musi być mały. Wiele osób uważa, że takim autem łatwiej będzie zaparkować, będzie ono tańsze, mniej wymagające, a i tak na początku nie będą przecież jeździć szybko. Okej, wiele z tych rzeczy to prawda. Ja jednak uważam, że większe auto jest po prostu bezpieczniejsze. A nie ma co ukrywać, że ryzyko wypadku dotyczy każdego kierowcy, a w szczególności tego nowego, który z wielu rzeczy nie zdaje sobie jeszcze sprawy. Bezpieczeństwo jest po prostu ważniejsze niż trochę droższe ubezpieczenie, opony czy strach przed zaparkowaniem. Drugim aspektem jest również fakt, że kiedy nauczysz się od razu jeździć większym samochodem, będziesz potrafił jeździć każdym i ominięcie szok występujący u osób, które przez pierwsze 3 lata jeździły Aygo, wsiadły w Avensisa i nagle okazało się, że boją się nawet ruszyć. Na koniec pamiętaj też, że jeśli kupujesz stary i tani samochód, w którym będziesz się uczyć jeździć, nie szukaj marki, a stanu auta. To chyba jedna z najważniejszych rzeczy podczas pierwszego zakupu, jednocześnie najczęściej popełniany błąd. Co z tego, że milion razy słyszałeś, że Corolka się nie psuje, a Meganka bardzo? To powiedzenie nie będzie miało większego sensu, jeśli Twoim wyborem stanie się zardzewiały, zajeżdżony egzemplarz Toyoty, podczas gdy obok stało to badziewne auto na F. I mimo, że było w dużo lepszym stanie, zadbane i serwisowane, wybrałeś Toyotę, bo przecież ona się nie psuje. Pewnie rozwinę kiedyś ten wątek, lecz póki co po prostu pamiętaj, aby kupując pierwszy tani samochód, nie kierować się jego nazwą, a stanem, w jakim się znajduje.